Przepowiednia polskiej mistyczki. Co zobaczyła Alicja Lęczewska? Przepowiednia polskiej stygmatyczki. Co zobaczyła Alicja Lęczewska? Alicja Lęczewska to polska nauczycielka, która w 1985 roku trafiła na rekolekcję ruchu odnowy w Duchu Świętym. Od tamtej pory zaczęła doświadczać wizji Jezusa i Świętych, co opisywała w dziennikach, które biskupi pozytywnie zaopiniowali i dopuścili do druku. Alicja Lęczewska urodziła się w 1934 roku w Warszawie. Jej rodzice pochodzili z terenów dzisiejszej Ukrainy. Ojciec August zmarł, kiedy Alicja miała dwa lata. Matka Jadwiga pracowała jako nauczycielka. W 1940 roku przeniosła się z Alicją i jej starszym bratem, Sławomirem, do wsi Knapy pod Rzeszowem, później do Inowrocławia, a ostatecznie, w 1946 roku, do Szczecina. Przyszła styczka po maturze poszła w ślady matki i podjęła posadę nauczycielki. Studiowała pedagogikę, uczyła mechaniki i prac ręcznych. Jak opisuje ksiądz. Mirosław Piotrowski, Lęczewska, aby móc awansować na stanowisko zastępczyni inspektora szkolnego w Gryfienie, musiała zapisać się do PZPE. Całe zawodowe życie związała z nauczycielstwem. Ostatecznie została wicedyrektorką liceum pedagogicznego dla przedszkolanek. Nigdy nie wyszła za mąż, chociaż była tego bliska pod koniec lat 50. Zerwała jednak zaręczyny, kiedy okazało się, że jej wybranek nadużywa alkoholu. Nawróciła się dopiero w latach 80., klęczewska przez większość życia nie była szczególnie religijna. Jak opisywała po latach, chociaż wychowywała się w wierzącej rodzinie, jej katolicyzm był jednak bardzo powierzchowny, niewała także kilkuletnie okresy życia poza kościołem. Zmiana przyszła dopiero w latach 80. W 1982 roku zaczęła opiekować się ciężko chorą matką, która zamieszkała u Alicji. To pod jej wpływem zaczęła zbliżać się do katolicyzmu, czytać Biblię i książki religijne, przede wszystkim dotyczące ruchu charyzmatycznego w Stanach Zjednoczonych. Matka zmarła w 1984 roku, i tego roku przyszła wizjonerka wstąpiła do wspólnoty odnowy w Duchu Świętym. Tam, jak pisała później, poczuła, że odnalazła sens życia. Jako 52-latka pierwszy raz miała mistyczną wizję, po pewnym czasie postanowiła pozostać samotną do końca życia i poświęcić się Bogu. Rok później, jako 52-latka, uczestniczyła w rekolekcjach w Gostyniu, to podczas nich rozpoczęły się jej dialogi z Jezusem. I tam stało się coś, co zmieniło zupełnie moje życie. Tam stanął przede mną Jezus. Bardziej realny, prawdziwszy niż wszystko. Co było w kaplicy, niż ludzie, którzy stali obok. Opisuje to wydarzenie w swojej historii nawrócenia. Całkowicie zmieniło ono jej życie. Mistyczka zaczęła regularnie mieć wizję Jezusa, który w czasie jednej z nich, w 1986 roku, zdradził, że chce, aby była prorokiem. Bóg mówił do niej też przez spowiednika. Lęczewska pisze na przykład, że kiedy Jezus wezwał ją poprzez duchownego do Asezy, powiedział dosłownie: Sprzedaj telewizory i inne rzeczy niepotrzebne i rozdaj ubogim. Sprzedała telewizor i oddała pieniądze na cele charytatywne, podobnie zrobiła z wieloma innymi przedmiotami w domu. Miała niewidzialne stygmaty i widzenia od 1987 roku. Lęczewska miała otrzymywać niewidzialne stygmaty, czuła ból w miejscach Ranu Krzyżowania Chrystusa. Jak pisze Ewa Czaczkowska w książce, Mistyczki, wizjonerka miała też widzenia. Na przykład 25 kwietnia 1990 rok. Podczas mszy świętej, po konsekracji ujrzała, jak po zewnętrznej ściance kielicha spłynęła łza. Przestrzegała przez zagładą cywilizacji, mówiła o antykościele Jezus miał mówić jej o Eucharystii i miłości do ludzi. Ponadto udzielać duchowego wsparcia i wielu wskazówek. Poznawać mnie i dotykać można sercem kochającym i ufnym, sercem dziecka. Im większa wiara i miłość, tym zjednoczenie ze mną mocniejsze i poznanie głębsze. Strzeż się bezmyślnego i obojętnego przyjmowania mnie w komunii świętego. Jest to wielki grzech i profanacja mojej miłości i mojego daru zrodzonego we krwi Golgoty. Ostrzegał na przykład. Lęczewska zapisała też wizję kościoła, który będzie cierpiał i w bólu odda to, co wziął ze świata, ale odrodzi się. Wcześniej jednak zapowiada powstanie antykościoła założonego przez antychrysta i prześladowanie chrześcijan. I nadchodzi świt i wiosna świętego kościoła, choć jest antykościół i jego założyciel antychryst. Choć są prorocy Lucyfera i kapłani, i karna armia masonerii, i wiele ogniw i organizacji na ich usługach. I chociaż jest światowy Sanhedryn kierujący Kościołem szatana na Ziemi, Maryja jest tą, przez którą idzie odrodzenie Kościoła mojego, by zajaśniał pełnym blaskiem Bożej świętości. Chrześcijanie i Kościół muszą być ukrzyżowani. Czas ofiary Kościoła, czas ofiary Chrześcijan. Kościół musi obumrzeć, aby odnowić się na nowo przez zmartwychwstanie w pełni mocy Bożej i zajaśnić blaskiem Ducha Świętego. Przestrzega też przed cywilizacją, która, zbyt jest chora, i zmierza do zagłady. Opisuje także działania szatańskie, które obejmują kulturę, sztukę, muzyka, plastyka, literatura, modę, zainteresowania, styl życia, hierarchię wartości kult materii, religię, stosunki społeczne. Biskupi szczecińscy dalinim primatur jej dziennikom jej mistyczne wizje trwały aż do 2010 roku. Zapisywała je w dwóch dziennikach duchowych: Świadectwo. Dziennik duchowy 1985-1989 i Słowo pouczenia 1989-2010. Po śmierci w 2012 roku arcybiskup Andrzej Dzinga powołał komisję teologiczną do zbadania ich zgodności z nauką Kościoła. Obydwa dzienniki otrzymały pozytywną opinię oraz imprimatur i zostały wydane.